Jako ostatniego proszę o zabranie głosu pana Michała Gniatka-Zimińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który ukaże nam problem historii współczesności Zygmunta Wasilewskiego. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Jak zapewne państwo zdążyli się zorientować, zagadnienie historii przewijało się podczas wszystkich tych referatów. I w ogóle, ponieważ w tym naszym projekcie badawczym ja zajmuję się stroną teoretyczną twórczości intelektualnej Wasilewskiego, jego pismom, nazwijmy to, programowym, mógłbym powiedzieć, że są tam cztery zasadnicze problemy, które się przejawiają w jego twórczości wszelakiej. Takie cztery zagadnienia, które szczególnie nurtują Wasilewskiego i do których ciągle wraca. Po pierwsze jest to dusza, po drugie jest to cywilizacja, wreszcie naród i twórczość. I teraz, dlaczego historia w takim razie? Otóż tym, co spina wszystkie te zagadnienia, jest właśnie historia i właśnie problem historii. Problem należy zrozumieć ściśle, to znaczy nie można go w tym zagadnieniu zastąpić na przykład zagadnieniem problematyka. To jest problem właśnie historii, przed którym Wasilewski stoi i mocuje się w nim z nim przez całe życie, czego dowodem są rozmaite jego nie tylko felietony, ale też właśnie pisma teoretyczne, w których zagadnienie historii się ciągle przewija, czasem zresztą problem ten, to zagadnienie Wasilewski stawia w sprzeczności względem swoich poprzednich wniosków. I teraz kilka zagadnień państwu przedstawię dotyczących tegoż problemu historii. Będzie to tak. Po pierwsze, Wasilewski jako historyk i historiozof ruchu narodowego. Po drugie, zagadnienie twórczości jako centrum historii. Zagadnienie problemu historii w jego poszukiwaniu narodu, czyli używając terminów Wasilewskiego, pomiędzy tradycją historyczną a kulturą historyczną. I ostatnie zagadnienie, któremu się poświęcę, to pytanie, czy Wasilewskiego można określić neoromantycznym historiozofem. Zacznę od zagadnienia pierwszego, które podzielę na kilka aspektów. Mianowicie aspekt pierwszy to jest funkcja inicjacyjna Wasilewskiego w ramach pisania historii ruchu własnego obozu. W 1917 roku jako pierwszy wydaje zwarty druk pod tytułem Demokracja Narodowa w dwudziestolecie programu stronnictwa. Znajduje się on w gablocie, że tak powtórzę, za wszystkimi pozostałymi. A ciekawostka, ja mam tutaj bibułę konspiracyjną, 89 rok. To w ogóle, według mojej wiedzy, pierwsze jakby wznowienie Wasilewskiego w kraju. Właśnie to. Oficyna Sprawa Polska. I teraz to, co pisze Wasilewski, starając się po pierwsze napisać historię swojego ruchu politycznego, a z drugiej strony zdiagnozować jego główne cechy, to są rzeczy naprawdę interesujące. Z punktu widzenia formowania pewnego mitu założycielskiego swojego środowiska politycznego. Mianowicie moglibyśmy się spodziewać, że Wasilewski będzie starał się przedstawić swoje środowisko jako coś nowego, jako nową jakość, która kompletnie zmienia oblicze polityki w Polsce, rozumianej tutaj jako kraj, rzecz jasna, ziemie polskie, a jest zupełnie odwrotnie. Mianowicie Wasilewski obóz narodowy bardzo mocno zaczepia w historii. Niezwykle mocno. Czyli jedno w ogóle z pierwszych zdań, które tam pada, brzmi w ten sposób. Polska myśl polityczna w wieku XIX, rozwinięta w programie demokratyczno-narodowym, nie jest własnością wyłączną jednego stronnictwa. Była ona wytworem historycznym całego stulecia porozbiorowego,
które naród polski poświęcił ciężkiej pracy wewnętrznej. To, co szczególnie podkreśla, to zaczepienie obozu narodowo-demokratycznego nie, jak moglibyśmy się spodziewać, w organicznej, pozytywistycznej pracy u podstaw, z którą dzisiaj kojarzymy bardzo mocno ten obóz, wręcz przeciwnie, z okresem romantycznym i zasługi Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, między innymi w kontekście demokratyzacji i emancypacji ludu polskiego, o czym była mowa przed chwilą. Teraz druga rzecz, która się rzuca w oczy, to jest silna pokoleniowość ruchu, którą akcentuje Wasilewski. Jest rzeczą bardzo charakterystyczną, cytuję, że Ruch Demokratyczno-Narodowy, z małymi wyjątkami, nie miał w swych szeregach nikogo ze starszych sprzed powstania 1963 roku. Tamto pokolenie nie było zdolne operować pojęciami politycznymi nowego typu, pojęciami realizmu demokratyczno-narodowego. I tutaj pojawia się ten aspekt, o którym ja mówiłem i którego mogliśmy się spodziewać od samego początku. Innymi słowy, w tej broszurce niewielkiej stara się dokonać syntezy znaczenia swojego obozu politycznego, syntezy niezwykle ważnej, ponieważ ujmującej rzecz w ten sposób, że obóz narodowy godzi te dwie zwaśnione strony narodowego konfliktu. Walczyć, budować. On mówi, że w tym stronnictwie narodowo-demokratycznym dwie te drogi się spotykają. To swoista synteza romantyczno-pozytywistyczna, w której to zasadniczą cechą obozu narodowo-demokratycznego dla Zygmunta Wasilewskiego jest właśnie emancypacja ludu i uczynienie zeń podmiotu, a nie przedmiotu polityki. Pojawia się tam zagadnienie, pojawia się tam taki rozdział zatytułowany Rysy zasadnicze, a w nim pisze w ten sposób. Trudno uchwycić rysy wizerunku duchowym stronnictwa, które jest prądem bez nawracania. I tu cecha charakterystyczna dla Wasilewskiego znowu. Duch jego interesuje. Będzie starał się określić duch stronnictwa, w którym bierze udział, a nie jego, nazwijmy to, przedmioty strategii politycznej. I teraz to, co jest rzeczą charakterystyczną i będzie cechować jego percepcję własnego środowiska w sposób najpełniejszy, to jest przekonanie o tym, że ów duch nie jest rozumiany w sposób spiritualistyczny, ale opiera się na nauce, mianowicie na biologii. Biologii i analizie psychologicznej. Będzie w związku z tym w tej wizji narodu, ale także historii, co jest ważne u Wasilewskiego, pobrzmiewał bardzo mocno spencerizm i bardzo mocno psychologizm. Właśnie paradoksalnie w swoim spiritualizmie, który jest bardzo mocny, on będzie się przed nim bronił, nazywając go właśnie bardzo naukowym i nowoczesnym, nazwijmy to, opracowywaniem psychologii zbiorowej. W ten sposób będzie to przedstawiał. Siły psychiczne, cytuję, narodu są punktem historii. Chwila dzisiejsza jest duchowym punktem między długą linią przeszłości i nieskończoną przyszłości. To też są rzeczy, które ufundują jego rozumienie historii i człowieka w procesie historycznym. Więc w związku z tym można powiedzieć, że już w tej broszurce widać pewien historiozoficzny rys Wasilewskiego, który jeszcze nie wybrzmi w całości, ale będzie zaakcentowany i pojawi się silniej w innych pismach. I teraz oczywiście można powiedzieć, że Wasilewski nie był filozofem, nie był historiozofem, nie stworzył nigdy systemu pojęciowego, nie pisał traktatów filozoficznych cechujących się abstrakcyjnym myśleniem i tak dalej. No ale idąc tym tokiem rozumowania, jeden z jedna z wielkich inspiracji myśli Wasilewskiego, czyli August Cieszkowski, też nie był filozofem, tak? I wielu innych.
Dlatego nie wydaje mi się, aby tego rodzaju terminy nie były do zastosowania w przypadku Wasilewskiego. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, tu nawiązując do kwestii etnograficznych, sposób mówienia o podmiocie badanym z jego własnym językiem, tak zwany emig. Mianowicie, co interesujące w książce o katastrofach cywilizacji narodowej z 21 roku, historiozofem określił Wasilewski samego Romana Dmowskiego jako tego, który odkrył prawa historii przed narodem i wprowadził je w życie w kontinuum. Teraz drugi aspekt. Wasilewski jako edytor źródeł historycznych w jakimś sensie, tak? Wydawca pism. Po pierwsze, są to oczywiście pisma Popławskiego przede wszystkim. I teraz więcej uwagi temu by należało poświęcić, ale ze względu na wagę innych zagadnień tylko tę sprawę liznę. I wracając do wagi biografii dla twórczości, o której tutaj było już wiele mówione, to nie jest zwyczajny rys twórczości, nie jest zwyczajny wstęp do edycji pism politycznych. Wasilewski bardzo mocno podkreśla właśnie rolę życia, historii życia, biografii Popławskiego w ukształtowaniu jego myśli politycznej i stara się przedstawić w ogóle życie pisarza, w taki mianowicie sposób, co w życiu Popławskiego zdeterminowało jego pójście w kierunku, po pierwsze, fascynacji ludem i jego narodowo-twórczym charakterem, a po drugie tego, co Wasilewski nazwał mówieniem w imieniu większości, czy mówieniem w imieniu wielu. To jest taka cecha, którą on Popławskiemu przypisał, później ją przypisywał także Dmowskiemu. A, jeszcze bardzo ważna i interesująca cecha tego wstępu jest taka, że Wasilewskiemu zależy, żeby pokazać, że to nie jest tylko jego fascynacja Popławskim, ale że Popławski jest tak powszechnie postrzegany. Roi się tam od rozmaitych cytatów, rozmaitych ludzi, którzy potwierdzają słowa Wasilewskiego o wielkim znaczeniu tej postaci. Doktor Mota wspominał jeszcze o niewydanym nigdy, a przygotowywanym do druku wyborze listów Romana Dmowskiego. To też jest taki drugi aspekt, powiedzmy, historii własnego ruchu z punktu widzenia edytorskiego, bo oczywiście wydawanie pism Goszczyńskiego czy innych twórców kultury jest trochę zagadnieniem innym. I teraz trzecia rzecz, to jest Wasilewski jako świadek historii i mitograf własnego obozu politycznego. Po pierwsze, tu pani profesor Ewa Maj wspominała o tym doświadczeniu osobistym, które on pokazuje przy analizie Warszawy. Podobnie jest z historią własnego obozu, kiedy on opisuje Dmowskiego, Popławskiego, bardzo często powołuje się na doświadczenie osobiste i jego emocje, które towarzyszyły poznaniu tych wielkich ludzi, z którymi w jednym szeregu bynajmniej się nie stawia, jakkolwiek my byśmy mogli to zrobić. Bardzo dużo pisze o Popławskim, Dmowskim, mniej o Balickim. Widać, że gdzie indziej kładzie nacisk, co innego go interesuje. Tu chyba te sprawy właśnie ludowe decydują. Pojawia się sprawa powstawania monografii Ligi Narodowej pióra Zygmunta Wasilewskiego. Prowadzą intensywną korespondencję. Wasilewski jest jednym z głównych żywych źródeł dla profesora Wojciechowskiego. Co ciekawe, w spuściźnie Wojciechowskiego znajdującej się w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a więc nie tej spuściźnie z pismami, z życiorysem Wasilewskiego, która jest w Warszawie w Panie, znalazłem list jeszcze z 1947 roku, a więc po wojnie, w którym Wasilewski informuje o tym, gdzie będzie przekazywał swoje rzeczy, swoją spuściznę, gdyby profesorowi Wojciechowskiemu przyszło na myśl jednak napisać tę historię Ligi Narodowej, czyli jeszcze po wojnie liczył na to, że ta sprawa będzie kontynuowana. I teraz na szczególną uwagę zasługują rozmaite szkice popularne poświęcone historii obozu narodowego. I dość tu wspomnieć chociażby kalendarz Gazety Porannej na rok 1926,
na łamach którego ukazał się krótki artykulik pod tytułem Twórcy polityki narodowej Popławski, Bajski, Dmowski. W ogóle ja gdzieś na marginesie pomyślałem i potem starałem się odnaleźć, czy się nie mylę, więc może zostanę wyprowadzony z błędu, ale wydaje mi się, że mamy po raz pierwszy do czynienia z postawieniem sprawy w ten sposób, że ruch narodowy ma trzech ojców założycieli. Że jest jeden tekst, w którym jakby autor stawia wyraźną tezę, że ruch narodowo-demokratyczny to jest Popławski, Balicki, Dmowski. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tej triady. Wtedy oczywiście osobno jakby podkreślano, wręcz gloryfikowano twórczość każdego z tych osobno, czasem łącząc ich oczywiście, bo przecież te biografie się stykały, ale żeby tak postawić sprawę i w tekście takim popularnym, który ewidentnie, no kalendarz na rok 26, tak? Chyba jeszcze nikt tego przed nim nie zrobił, a w latach 30. już będzie to bardzo często występowało na przykład. I pisze w ten sposób. W postaci tych trzech myślicieli, działaczy, pamięć nasza widzi upostaciowiony trud życia całej rzeczy pracowników ówczesnych, całą ich epokę. A więc jego ideą jest opowiedzenie historii ruchu narodowego przez pryzmat trzech biografii. I króciutko, w sposób popularny. Jest też tu pierwsza w ogóle mitologizacja postaci Romana Dmowskiego, który przedstawiony zostaje tutaj jako synteza Popławskiego i Balickiego. W 1938 roku napisze o Dmowskim w ten sposób. Osobowość ta osiągnęła najwyższy szczyt rozwoju przez zespolenie się z jaźnią narodu. W 1926 roku pisał w ten sposób. Popławski, Balicki, Dmowski, póki pracowali razem, doskonale się uzupełniali. Ogólnie można określić tak, że Popławski celował w wyczuciu historycznym epoki, reprezentował dar prostowania linii historycznej w postępowaniu politycznym, miał wyobraźnię właściwą historyką i poetą. Balicki był intelektualistą, psychologiem społecznym, socjologiem, nieocenioną też była jego współpraca organizatorska. I tak dalej. Dmowski łączył zalety tamtych, potęgując je przez poddanie niepospolitej wyobraźni czynu, równie syntetycznego umysłu, stawiającego myśl po męsku w kierunku realizacji i mądrze obstawiającego szansę powodzenia, trudno przytoczyć. W ten sposób pisał. I teraz króciutko, jeżeli chodzi o tą tradycję i kulturę historyczną. Kilka cytatów, które pokazują jego sposób myślenia. Duch narodu tkwi w dziedzictwie historycznym i w misji przekazywanej pokoleniom następnym. Inny cytat. Siły psychiczne narodu tkwią w historii. Naród nazywa Wasilewski zbiorowością historyczną, ale pisze też w ten sposób. Owa wola twórcza duchów pokrewnych zbiorowa, zorganizowana fizycznie wątkiem mowy wspólnej, działając dłużej, wytwarza koło siebie konkretne, oparte na materialnych podstawach środowisko historyczne. I widzimy pewną przeszłość. Z jednej strony naród jest historią, z drugiej strony naród występuje obok historii. Wzajemnie na siebie oddziałują te dwa podmioty. Kultura etyczna, w kolejny cytat, współżycia ludzkiego obliczona na pokolenia jest wytworem historycznym narodowym, bo w skupieniu narodowym wyrabiał się cały kształt potrzeb i środków rozwoju idea postępowania. Wasilewski, nie będę czytał dłużej, bo nie ma czasu, choć są to znakomitości naprawdę, w których on na przykład nazywa jednostkę bez ambicji historycznych bękartem porzuconym cywilizacji i pod człowiekiem, z których to bękartów nie da się skleić narodu. Podkreślany jest przez niego wielokrotnie element zakorzenienia w historii, który jest ważny, bardzo ważny. Wraca do tego wielokrotnie, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ma to wymiar ambiwalentny. Po pierwsze, pokazuje jako ważniejszy jakiś taki dynamizm, żywioł ludu polskiego, który wynika właśnie z braku tego bagażu historycznego. Pisze, że bywamy z upośledzenia sił osobistych nazbyt historyczni, skłonniejszy do naśladowania form gotowych niż do ruchu twórczego samodzielnego. I przeciwstawia sobie zakorzeniony mocno w historii z olbrzymimi tradycjami obóz szlachecki, i tu widzimy Popławskiego, zresztą Dmowskiego oczywiście też, i z drugiej strony lud, który jest pozbawiony tej tradycji i tego bagażu, który go ciągnie ku przeszłości, nie pozwala mu pójść dalej. W ten sposób on stawia tę sprawę, pokazując, że dla szlachty ta historia jest już nie doświadczeniem, a pamiątką, którą się stawia na kominku.
nie ma nic wspólnego. W związku z tym widzimy ten problem historii na takiej płaszczyźnie, że nie mamy w zasadzie tej historii, która może zostać pociągnięta dalej i być siłą twórczą, bo ten lud, który ma to zrobić, nie ma tej przeszłości. Pisze o tym, że nie ma tradycji rodowej, która sięga więcej niż dwa pokolenia wstecz. I teraz twórczość jako centrum historii. To też jest zjawisko absolutnie fascynujące. Zapenetrującą cytat. Świat ciekawością, uwagą zwróconą na nowość, gonią całe gromady skojarzonych uczuć i świat dla człowieka podbijają, pomnażając nowymi doznaniami to, co już przyswoił, to, co już było. Przeszłość posuwa się w przyszłość i tam zapada. Mianowicie w tym cytacie bardzo silnie widać cechę charakterystyczną dla Wasilewskiego. Cykliczność czasu. Wszystko już było i wszystko się powtarza. To jest rzecz niezwykle interesująca i wymagająca w ogóle szerszego komentarza, więc tylko sygnalizuję. I teraz cytat. On to wyjaśnia. Co wtedy pozostaje jako teraźniejszość? Pozostaje punkt styczny między przeszłością i przyszłością. Ruchoma i ruchliwa pauza, pozostawiona na okres życia jednostki, przerabiającej czas wespół ze współczesnymi przedstawicielami poprzednich pokoleń. Ten ruchomy punkt to życie, a życie to twórczość. I tak dalej, i tak dalej. Twórczość zatem jest dla niego pomostem między historią i przyszłością. Pisze w ten sposób. Jest podobna do wybuchu. I jako przykład jednostki, w której idealnie zespaja się przeszłość i przyszłość, przedstawia Mickiewicza, którego jest wielkim sługą i adoratorem. Ma to wręcz, jest to wręcz powiedziane w sposób, powiedziałbym, mocno spiritualistyczny, którym on porównuje Mickiewicza do Serafina, który jedno skrzydło ma zanurzone w przeszłości, drugie skrzydło w przyszłości i to pozwala mu osiągnąć doskonałość rozumienia i widzenia narodu. Co ciekawe, Wasilewski poświęca dużo miejsca problemowi przypominania sobie tego, co było. I tu znowu ta pewna cykliczność, bo to przypominanie, Państwo kojarzycie Timajosa Platona, tak? Przypominamy sobie dawne dzieje, dawną tradycję, wspaniałość Ateńczyków. Tam oczywiście Egipcjanie muszą to zrobić, bo Ateńczycy nie pamiętają swoich czynów, ale mniejsza o to. Chodzi o to, że to przypominanie nie tylko utrwala te czyny, ale napędza kolejne, prawda? I to jest ta właśnie sztafeta pokoleń. I on mówi o potrzebie tego przypominania. I to przypominanie, które w sposób teoretyczny najpełniej wyraził w swoim pisanym w 1943 roku, wydanym po wojnie eseju o duszy narodowej, potrafił przekuć w takie bardzo konkretne zagadnienia. Mianowicie na łamach myśli narodowej zabierał głos chociażby w kontekście budowy pomników w Warszawie. I mówił w ten sposób, że dzisiaj, mam świetne cytaty, nie zdążę, że dzisiaj po prostu te pomniki to jest bzdura, która niczemu nie służy, nic nie mówi, nic nie pokazuje, są tylko dekoracją miast. To a propos pomnika Mickiewicza, do którego pił bardzo mocno. Że pomnik ma być wyrazicielem duszy pokolenia. Pisze w ten sposób, że jeżeli stawiamy pomnik Kościuszce, to dlatego, że ta postać oddziałuje bardzo silnie w tym momencie, kiedy naród chce postawić mu pomnik na jego psychikę, formuje jego percepcję rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. I twierdzi, że wszystkie pomniki powinny być konsultowane społecznie. No, także on przekuwa w jakimś sensie tę swoją teorię na kwestie bardzo praktyczne. Jest także aspekt, na przykład również na łamach myśli poruszany, aspekt obchodów świąt narodowych, których mówi o tym, że obchody są dzisiaj w zasadzie tylko jakby takim świętem sztucznym, organizowanym przez państwo, w którym w ogóle nie są zaangażowani ludzie, a to dlatego, że obchody te nie są organizowane właśnie przez ludzi, którzy mieliby to zakorzenienie historyczne, tą kulturę historyczną, o której właśnie dużo piszę. Kulturę historyczną, czyli właśnie tę możliwość z jednej strony rozumienia procesu historycznego jako czegoś, co nie tylko wydarzyło się w przeszłości, ale także jest rzeczą chwili obecnej i rzeczą chwili przyszłej. Zależy mu na tym, żeby historia, pisze o tym wielokrotnie, wychodziła z gabinetów, nie była tylko elementem
pracy naukowej, ale także, żeby angażowała społeczeństwo. I tak nomen omen warto zauważyć, że on to pisze w latach 30., kiedy, nie wiem, polskie społeczeństwo fascynuje się w sposób, wydaje się, ogromny, na przykład odkryciem grodu w Biskupinie, który ma być prasłowiański, ma być prakolebką Polski. Więc co Wasilewski powiedział o dzisiejszych czasach, tak? Fascynacji przeszłością współczesnych Polaków, jeżeli tego było za mało. I dosłownie ostatnia rzecz, bo już powinienem kończyć, to jest ta kwestia neoromantyzmu jego myśli i właśnie wpisywania się w pewien dyskurs historiozoficzny, który w okresie międzywojennym odżywa bardzo, w sposób bardzo jakby twórczy, intensywny. Felix Młynarski, profesor Kochanowski, też o przeszłości endeckiej zresztą, ale wchodząc w endeków już zaangażowanych, no mamy przecież Konecznego, z młodego pokolenia mamy Frycza, ta historiozofia zaczyna wracać, prawda? I Wasilewski też się w to wpisuje, to jest bardzo interesująca rzecz. Tym, co go bardzo pasjonuje, jest, jak to mówi, historia, pisze w ten sposób, historia jest w gruncie rzeczy zagadnieniem psychologicznym. I tym, co go pasjonuje, jest zrozumienie biegu dziejów z punktu widzenia właśnie psychologii narodowej. Jak sam twierdzi, i tu widać pewne fascynacje heglizmem, historia dzieli się na konkretne epoki. On te epoki czerpie od Trentowskiego, pisze o epoce fizycznej, chemicznej i organicznej. I teraz tę organiczną nazywa epoką nacjonalistyczną. Twierdzi, że ona się wypełnia. Pisze o tym, że ze stanowiska materialistycznego nie da się wyjaśnić zjawisk historycznych wojen społeczeństw w całej rozciągłości i w innym miejscu. Myśl polska, doświadczona wypadkami stulecia i cudami lat ostatnich, powołana jest do ustalenia prawdy, że duch jest sprawcą dziejów. Hegel po prostu, tak? Inne miejsce. Myśl polska powołana jest do prowadzenia w dalszym ciągu konstrukcji idealistycznej myślicieli polskich pierwszej połowy wieku XIX na podstawach realnych, to podkreślam, założonych przez Staszica w jego koncepcji narodu jako bytu psychicznego. I tu jest to, o czym mówiłem. Tak naprawdę wkraczamy w mesjanizm Polski lat 30. 40. XIX wieku w nowej szacie psychologii narodowej. Tak? On o tym pisze bardzo dużo. I to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. A takim jego patronem jego twórczości jest Hipolit Taine, tak? Jego właśnie psychologizacja historii, którą, i tu znowu powrócę do tej naukowości romantyzmu historycznego Wasilewskiego, Taine przedstawia jako naukę ścisłą. Dziękuję bardzo. Miałem tu dużo cytatów, nie skorzystałem z niczego. Dziękuję bardzo. Czy mamy na sali jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Tak, proszę bardzo, pani profesor. Jeśli można. To było fascynujące. Dziękuję serdecznie. Pytanie o krytykę źródeł. Jak to było u Zygmunta Wasilewskiego? Dlatego, że w słynnej polemice ze Stanisławem Cywińskim, zresztą sprowokowanej przez Cywińskiego, Cywiński nazwał go adwokatus diaboli procesu kanonizacyjnego Norwida, właśnie w odniesieniu do kwestii edycji źródeł. I jednocześnie krytycy w stosunku do historii. Pozwolę sobie przypomnieć jeden ze znanych tekstów Wasilewskiego, gdzie o czci wiarę odsądza Morsztyna i używa dosyć jednoznacznych słów właśnie przy krytyce tego okresu historycznego, o obskurantyzmie tam, o innych kwestiach informując. Więc dosłownie dwa zdania. Dziękuję. Przepraszam za przedłużenie. Ale to było bardzo ciekawe. No tak, no trudno nazwać Wasilewskiego historykiem krytycznym, absolutnie. On sobie jednak wybiera tych, których lubi i poświęca im bardzo wiele miejsca
podkreślając ich znaczenie dla tych zagadnień, które go bardzo interesują, pomija zupełnie zagadnienia, znaczy pomija zupełnie postaci, które jakoś przeszkadzają w jego wizji dziejów. I dlatego on bardziej właśnie pasuje na historiozofa niż historyka, z tego też znaczenia, że ma to zacięcie właśnie cywilizacyjno-duchowe. I też jedna jeszcze ważna rzecz, bo on nie jest jak na przykład Konieczny, który przez ten swój warsztat historyka stara się też budować tą historiozoficzną argumentację, odwołując się do takiego właśnie krytycyzmu, no, nazwijmy to pozującego na naukowy, bo no, jednak trudno jakby uznać tą warstwę analityczną za przeprowadzoną, nazwijmy to w sposób pełen krytyczny, ale no, Wasilewski nigdy takiego czegoś nie robi. On po prostu chwyta to, co go interesuje, nie stara się przedstawiać tego, co robi jako naukę. O, ten, po prostu,